Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego we wtorek 28 sierpnia. Kilka dni temu w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy w Żorach odbywała się giełda pracy na stanowisku inwentaryzatora. Pracę oferowała firma Leader Service. Osoby zainteresowane podjęciem pracy odbyły rozmowy kwalifikacyjne oraz szkolenie z zakresu skanowania produktów. Po spotkaniu kandydaci mieli możliwość podpisania umów, a tym samym podjęcia zatrudnienia. Na spotkaniu pojawiło się sporo osób. Giełda pracy to jedna z form szybkiego zatrudniania młodzieży chcącej podjąć pracę wakacyjną i cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o oferty pracy wakacyjnej, dysponujemy wieloma ofertami. Są to m.in. pracownicy hali marketów. W tej chwili odbywa się giełda pracy na stanowisko pracownik inwentaryzacji. Odbywa się również szkolenie ze skanowania. Inwentaryzacja odbędzie się w firmie Leader Service w żorskich marketach i nie tylko, ponieważ jest to inwentaryzacja wyjazdowa. Jeżeli chodzi o inne oferty, jest to stróż obiektów przemysłowych. Tutaj młodzież może wykazać się pracą w godzinach nocnych. Jest to oferta tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Oprócz tego jeszcze mamy kolporterów, ulotek, no i inne oferty. W dniu dzisiejszym odbywa się szkolenie dla pracowników inwentaryzacji w Młodzieżowym Biurze Pracy w Żorach. Od kilku lat już tutaj współpracujemy z Młodzieżowym Biurem Pracy. To już kolejne szkolenie dla pracowników inwentaryzacji, którzy potem będą u nas pracować właśnie na nocnych inwentaryzacjach. Na szkoleniu pracownicy uczą się tutaj obsługi skanera, tego jak dobrze liczyć towar na półkach, wszelkich tutaj niezbędnych informacji, które są potrzebne, żeby mogli dobrze pracować. Dzięki właśnie uprzejmości Młodzieżowego Biura Pracy możemy przeszkolić dużą liczbę osób, także z tej współpracy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Przez 3 dni na żorskich boiskach młodzi zawodnicy grali, aby uczcić pamięć Dariusza Budnioka. Memoriał ku czci trenera odbył się już po raz drugi. Dariusz Budniok był wychowawcą młodzieży, działaczem sportowym w KS Żory oraz trenerem. Zmarł przedwcześnie w wieku 39 lat w 2009 roku. Turniej jego pamięci rozgrywano w Żorach w kilku kategoriach wiekowych. W grupie zawodników rocznika 1997 triumfowali piłkarze MKS-u Żory. Z kolei w kategorii 1999 najlepsi byli goście z Polonii Łaziska. Czwarty wieczór festiwalu twórczości religijnej Fide et Amore poświęcono motywowi miłości. W kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Kleszczowie wystąpił zespół Pomerania Ensemble. Formacja wykonała artystyczne interpretacje biblijnej pieśni nad pieśniami. Było to kilkanaście wersji jednego z najpiękniejszych, miłosnych tekstów wszechczasów. Wykonywane utwory pochodziły z różnych epok, od średniowiecza aż po współczesność. Grupa Pomerania Ensemble składa się ze śpiewaków oraz instrumentalistów. Formacją kieruje Anna Maria Kowalska. Ensemble wykonuje przede wszystkim muzykę sakralną różnych epok, od średniowiecza do współczesności, najchętniej renesansową i barokową. Zespół występuje zarówno na koncertach, jak i w ramach liturgii kościelnej. Jednak szczególnym obszarem zainteresowania artystów jest muzyka tworzona niegdyś na Pomorzu. Grupa prezentuje ją m.in. w oddziałach Muzeum Narodowego Szczecina, w Książnicy Pomorskiej, historycznych świątyniach Pomorza i regionu, a także w Niemczech. Policji w Żorach we współpracy z tutejszym centrum handlowym po raz kolejny przygotowała dla klientów akcję popularyzacji wiedzy o ruchu drogowym. Policjanci w sobotnie przedpołudnie zjawili się w sklepie i tam zachęcali klientów do wzięcia udziału w konkursach i pogadankach. Przede wszystkim kładziono nacisk na wiedzę o bezpieczeństwie, m.in. rozmawiano o bezpiecznym przewożeniu dzieci w fotelikach.
Specjalne konkursy mundurowi przygotowali także dla najmłodszych, którzy mogli wygrać policyjne gadżety. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji Żorak wraz z Instytutem Transportu Samochodowego włączył się dzisiaj w hipermarkecie Auchan do kolejnej odsłony edycji kampanii Klub Pancernika Klika Fotelnika. Celem akcji jest przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań i postaw rodziców przewożących dzieci w samochodach. Należy pamiętać o tym, żeby dzieci zawsze były w fotelikach i w pasach, wtedy gdy wymagają tego przepisy ruchu drogowego. Dzieci za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w krótkim prowadzonym przez policjanta quizie otrzymują maskotkę pancernika. Jest to maskotkę, którą można przykleić sobie do pasów bezpieczeństwa. My ze swojej strony jako Komenda Miejska Policji w Żorach apelujemy o to, żeby rodzice pamiętali i w stosunku do dzieci najmłodszych, do 12 roku życia, nie mających jeszcze 150 cm wzrostu, zapinali dzieci w pasy i oczywiście stosowali foteliki bądź odpowiednie siedziska. Przypominamy, że za przewożenie pasażerów bądź dzieci bez fotelików i pasów są sankcje karne w postaci mandatu karnego oraz punkty. Za przewożenie dzieci bez fotelika 6 punktów, a więc jest to wysoka kara. Co jeszcze? Kask powinien być na głowie. Bardzo dobrze. Kask powinien być na głowie, gdyż on zabezpiecza w razie wypadku przed... Przed czym zabezpiecza kask? Najstarsze osiedle mieszkaniowe w Żorach obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Uroczystości rocznicowe zorganizowało Towarzystwo Kulturalne Kontrapunkt oraz Zarząd Dzielnicy 700-lecia. Festyn urodzinowy odbył się w sobotę 25 sierpnia. Zabawa rozpoczęła się przemarszem orkiestry Dętej KWK Borynia. Po koncercie nastąpiło uroczyste otwarcie zabawy, a następnie na scenie wystąpiły zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury. Rozrywkę zapewnił także kabaret Szybkiego Pomysłu oraz formacja Kablem Owinięci. Z kolei zabawę taneczną przygotował zespół Fax. W czasie festynu zorganizowano również liczne konkursy i zabawy dla dzieci, w tym warsztaty, pokazy kuglarzy oraz klaunów. Przykro mi. A Wiktoria! Ale obiektywna fotokomórka, brawo, brawo. Uwaga, smerfetka. Osiłki. Przykro mi. Ojemy. Walka pomiędzy Łukaszem a Wiktorią, słuchajcie. Emocje sięgają zenitu. Międzynarodowy konkurs jazzowy dla muzyków śpiewających Voicingers. Jak co roku do Żor zjechali wokaliści z całego świata. Warsztaty jazzowe trwały od 17 sierpnia, a konkursowe przesłuchania rozpoczęto w środę 22 sierpnia. Na scenie pojawili się artyści z Grecji, Portugalii, Litwy, Włoch, Francji, Holandii i Polski. Ponadto wieczorami odbywały się koncerty specjalne i jam session. Dni jazzowe Voicingers cieszą się poważaniem i popularnością w międzynarodowym środowisku muzycznym. Świadczy o tym światowy skład konkursowy, a także skład jury i sekcji rytmicznych. Podczas niedzielnego finału zagrali Patricia Barber, Lars Danielson, Karnas Voicinger Special oraz laureat Grand Prix. W tym roku festiwal odbywał się w ramach projektu Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach od klasyki do jazzu. Even the broken heart.
zaangażowaniem cieszyła się w ubiegłą niedzielę biesiada parafialna na Kleszczówce. Tego typu imprezy to doskonały sposób na integrację środowiska parafialnego. Mimo deszczowego poranku, aura po południu była łaskawa dla organizatorów pikniku. Na placu kościelnym parafii świętego brata Alberta zjawiło się pokaźne grono uczestników, a najbardziej cieszyła obecność wielu rodzin. To właśnie rodziny były bohaterami konkursu Jaka to melodia, w którym drużyny zgadywały tytuły pieśni kościelnych. Oprócz tego typu konkursów z nagrodami przygotowano loterię fantową, występy niemieckiego zespołu regionalnego oraz uzdolnionych parafian, a także konkursy plastyczne dla małych artystów i liczne stoiska gastronomiczne. I to już wszystko w tym wydaniu Kuriera Żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy we wtorek, 4 września. Do zobaczenia!